Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Proszę Państwa, mam przyjemność poprowadzić bardzo interesujący panel dotyczący chmury obliczeniowej. Ja kłaniam się serdecznie. Mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli spotkać się na konferencji nie online'owej, ale że tak to powiem w rzeczywistości. Drodzy Państwo, ja nazywam się Gerard Karp, jestem adwokatem odpowiedzialnym za zespół ochrony danych osobowych w Kancelarii PwC Legal, w której jestem oczywiście też partnerem. Mam przyjemność prowadzić czy odpowiadać także za praktykę CE Privacy w PwC. Ze mną są znamienici eksperci, pan mecenas Michał Kaczorowski, Senior Commercial Counsel w Google. Mecenas Kaczorowski od dłuższego czasu zajmuje się kwestiami chmury obliczeniowej. Również z nami jest mecenas Łukasz Węgrzyn, szef zespołu technologii w Kancelarii Kochański i Wspólnicy oraz ekspert od spraw cyberbezpieczeństwa, pan Paweł Wałuszko, prelegent na szeregu konferencji polskich, jak i zagranicznych. Także drodzy Państwo, mamy panel urozmaicony, bo z jednej strony prawnicy, z drugiej strony pan Paweł, który reprezentuje to skrzydło technologiczne bezpieczeństwa, więc mam nadzieję, że będziemy mieli bardzo interesującą dyskusję. Drodzy Państwo, chciałbym zacząć od pytania dość generalnego, niemniej jednak ono musi paść i chciałbym je w pierwszej kolejności skierować do mecenasa Kaczorowskiego. Panie mecenasie, czy przeniesienie do chmury dzisiaj jest dobrym rozwiązaniem dla każdego podmiotu? Czy może z perspektywy lat, właściwie doświadczeń w tym obszarze, jest w stanie pan powiedzieć, że to rozwiązanie być może jest dobre tylko i wyłącznie dla dużych organizacji, a być może również dla małych i średnich. Jakie jest pana podejście w tym zakresie? W pierwszej kolejności bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie, a już przechodząc do pytania, tutaj trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bo z jednej strony, co to znaczy przejście do chmury, znowu z drugiej strony, co to znaczy wielkość organizacji. W swoim doświadczeniu miałem przyjemność być częścią organizacji, która składała się z 20 osób, natomiast my zarządzaliśmy jedną z największych baz danych konsumenckich do wykorzystywania w celach marketingowych. Więc czy tutaj ta firma spełniałaby kategorię wielkości? Pewnie jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych, nie. Natomiast o skalę przetwarzania, procesy przetwarzania, myślę, że można by już powiedzieć, że technologicznie była duża. Więc tutaj nie przywiązywałbym aż takiej wagi do tego, czy jesteśmy wystarczająco duży, jeżeli chodzi o chmury. Kolejna kwestia, co to tak naprawdę znaczy przejście do chmury? Czy to jest wykorzystanie narzędzi opartych na modelu software as a service? Być może już teraz tak naprawdę większość firm korzysta z takich narzędzi, których może sam dostawca nie jest bezpośrednio dostawcą chmury, ale one gdzieś w tak zwanym back-endzie są oparte o chmurę obliczeniową. Dlatego powiedziałem, czy chmura jest dla każdego? Pewnie nie. Pewnie jeżeli jesteśmy firmą, która w żaden sposób nie wykorzystuje technologii i nie jest kompletnie zainteresowana wykorzystaniem swojego potencjału w pełni, to pewnie ta chmura dla nas nie będzie dobrym rozwiązaniem. Natomiast przy tej tak szerokim wachlarzu rozwiązań, jakie są teraz dostępne, czy właśnie w modelu software as a service, o którym wspomniałem, który jest taki bardziej to są rozwiązania przygotowane przez dostawcę, przez infrastructure as a service, w końcu po platformę as a service, gdzie tutaj jest, zajmując się chmurą 2014 roku, zauważam z ogromną ciekawością, przyglądam się temu, jak zmienia się podejście klientów. Już coraz częściej klienci nie mówią, jakie macie dla nas rozwiązania, tylko co możemy zbudować swojego, albo chcemy zbudować coś swojego przy wykorzystaniu waszych narzędzi. Panie mecenasie, pewnie o zaletach chmury można mówić długo i namiętnie, prawda? Natomiast ja pokuszę się o krótki jeszcze komentarz. Ja mam wrażenie, jakby temat chmury nie jest tematem nowym. On funkcjonuje w gruncie rzeczy od kilkunastu lat, co najmniej od 10.
Natomiast to, co się zdarzyło w ciągu ostatniego roku przez pandemię, to jest wyzwolenie dodatkowej energii i zainteresowania chmurą. Czy wy z perspektywy Google to potwierdzacie? Absolutnie, absolutnie tak. Chmura to jest takie rozwiązanie, które kiedy organizacja, która z niej nie korzysta, budzi pewne obawy, pewne wątpliwości. Jest wiele zespołów tradycyjnie, które są przeciwko takim rozwiązaniom albo które wskazują na wyzwania związane z wdrożeniem tych rozwiązań. To jest z perspektywy Google'a jako dostawcy, to jest absolutnie zrozumiała kwestia. My bardzo często nie mówimy o tym, że nasi klienci przechodzą do chmury, mówimy, że u nich następuje cyfrowa transformacja. Bo chmura jako sama technologia już zmienia sposób, w jaki działa nasza firma. Ale to, co jest niebywale ciekawe, to, co obserwujemy u klientów, ona zmienia nie tylko sposób pracy, ale też organizację tej pracy, podejście do pewnych kwestii. Mamy naprawdę wiele przypadków, gdzie zaczęło się od wdrożenia chmury, a miało to taki wpływ na firmę, że zmieniło sposób, w jaki są urządzane biura. Ta transformacja cyfrowa może mieć aż tak daleko idące skutki. Bardzo dziękuję za interesującą wypowiedź. Chciałbym teraz kolejne pytanie skierować do mecenasa Węgrzyna. Panie mecenasie, ja mam takie wrażenie, że przez wiele lat, w gruncie rzeczy takim hamulcowym często w organizacjach przed wdrożeniem chmury byli prawnicy. To znaczy identyfikowano pewne zagrożenia związane z chmurą, pewne ryzyka. Gdyby pan mógł dzisiaj ze swojej perspektywy powiedzieć faktycznie, z jakimi ryzykami związane jest wdrożenie chmury, jak sobie z nimi poradzić, jak od tej strony prawnej zaadresować pewne newralgiczne kwestie? Bardzo dziękuję za pytanie, dziękuję za możliwość bycia tutaj razem z państwem. Odnosząc się do tej pierwszej części pytania, dlaczego tak było, dlaczego często dział prawny był nazywany jako dział prewencji sprzedaży, ponieważ spotkałem się z takimi sformułowaniami w swojej praktyce. Myślę, że wynikało to co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód był taki, że my próbowaliśmy negocjować i podchodzić do kontraktów chmurowych z tą samą mentalnością, jaką podchodziliśmy do klasycznego outsourcingu IT. Klasyczny outsourcingu IT rzeczywiście to się dzieje cały czas, więc nie trzeba aż tak mocno sięgać pamięcią wstecz, ale w tym klasycznym outsourcingu IT ta pozycja zamawiającego jest dużo bardziej władcza niż w relacji z dostawcą chmurowym czy dostawcą narzędzia chmurowego. Znaczy zdarzało się rzeczywiście, że wpływ zamawiającego na kształt kontraktu i na to, ile jesteśmy w stanie wynegocjować w takim rozwiązaniu, kiedy mamy do czynienia z klasycznym outsourcingiem IT, był ogromny. To my decydowaliśmy o tym, jak wyglądają kształty poszczególnych postanowień i to my de facto byliśmy stroną, która narzucała narrację tego, jak wygląda kontrakt outsourcingu IT. Dyskutowaliśmy o karach, o SLA, o KPI-ach, o tym, jak będą wyglądały zespoły, kto będzie tym zarządzał. W zasadzie mocno komfortowa sytuacja, szczególnie dla firm, które były dużymi organizacjami i decydowały się na taki tradycyjny outsourcing. Ten outsourcing chmurowy jest oczywiście zupełnie inną historią. Jego na początku, ja się z pierwszym kontraktem chmurowym zderzyłem bodaj w roku 2013, to był przełom 2013-2014, to nie było w ogóle negocjowalne. Dość powiedzieć, że to było negocjowalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim negocjowaliśmy z brokerem tej usługi, a nie z samym dostawcą. Co oczywiście oznaczało tylko tyle, że prawnicy czy działy prawne uznawały, że skoro się tego nie da negocjować, no to może nie ma co tego podpisywać, tak? No jakby nie jesteśmy w stanie wykonać ruchu negocjacyjnego, no to tak trochę ten komfort negocjacyjny był umiarkowany, łącznie z tym, że z reguły właściwości prawa, dla których to było
dla których ten kontrakt, na podstawie którego ten kontrakt był rozstrzygany, one te często nie były właściwościami mieszczącymi się w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Więc tym bardziej prawnicy mieli duży opór, żeby rekomendować podpisanie umowy, dla której prawem właściwym było na przykład stan Kalifornia. I to się jak najbardziej zmieniło. To się zmieniło w sposób istotny, ale to był z pewnością jeden z powodów, dla których nie chcieliśmy tego robić. Dla których te działy prawne, czy działy zakupowe, czy działy compliance, czy wszystko w jednym były troszkę zdystansowane do tego, żeby do tej chmury wchodzić. I prawdę mówiąc, nie ma się co dziwić, tak? No myślę, że to było dosyć racjonalne podejście jak na tamten czas. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj świadomość jest zupełnie w innym miejscu. To świadomość regulacyjna, świadomość regulatorów rynkowych, świadomość osób, które negocjują te postanowienia, też świadomość samych dostawców. Czy dostawcy wiedzą dużo więcej o rynku i otoczeniu regulacyjnym, które dzisiaj ma miejsce w Polsce, bo jesteśmy w Polsce czy szerzej w Unii Europejskiej, niż to było te pięć lat temu. To oczywiście nie zmienia faktu, że cały czas są ryzyka. Cały czas są jakieś ryzyka, ale to oczywiście musiałbym być potraktowany jako niespełna rozumu, kiedybym twierdził, że nie ma żadnych ryzyk. Po prostu można spokojnie wchodzić, podpisywać i wszystko jest fantastyczne. Z perspektywy osoby, która pracuje w tego rodzaju, chcę powiedzieć, obszarze, trudno sobie wyobrazić, oczywiście one są możliwe w skrajnych przypadkach, ale trudno mi sobie wyobrazić takie ryzyka, które byłyby ryzykami skrajnie krytycznymi, znaczy z których wynikałoby, że wasze wejście jest niemożliwe. To wejście jest z reguły możliwe, mówię o perspektywie prawnej i perspektywie regulacyjnej. Oczywiście będzie potem zależało, co sobie wynegocjujemy w aneksach do umów, w jakim jesteśmy sektorze, czy jesteśmy w bankowości, czy w ubezpieczeniach, czy jesteśmy sektorem energetycznym, czy jesteśmy sektorem medycznym. Natomiast takich skrajnych ryzyk regulacyjnych dzisiaj nie widzę. Widziałem je kiedyś, owszem, kiedyś był duży problem z 6b prawa bankowego, czyli z nielimitowaną odpowiedzialnością. I to się nijak nie było w stanie zmieścić w Excelach dostawców. Czy informacja, że nasza odpowiedzialność jest nielimitowana, to była taka informacja typu, to niestety my musimy wstać z stołu, bo nie jesteśmy w stanie negocjować dalej. Swoją drogą też należało wtedy tych dostawców zrozumieć, bo jeżeli ktoś mówi, że moja odpowiedzialność jest nielimitowana, a ja dostarczam do sektora bankowego, to pewnie warto się zastanowić, czy taki kontrakt podpisać z perspektywy dostawcy. Teraz to się zmienia, to się również zmienia w kontekście tego już sławnego artykułu 6b prawa bankowego. Natomiast są inne ryzyka, pewnie są bardziej ryzyka związane z tym, że trzeba do chmury wchodzić bardzo świadomie. Trzeba bardzo dobrze wiedzieć, po co my tam chcemy wejść. Bo jak my wiemy, po co my tam chcemy wejść, to my wiemy, co my chcemy przenegocjować w umowie. A często wchodzimy trochę na takiej zasadzie, że może po prostu wejdźmy, sprawdźmy, zobaczymy, co tam się dzieje, najwyżej sobie łatwo wyjdziemy. To nie jest dobra strategia. Ja bardzo namawiam do tego, żeby wchodzić w sposób bardzo przemyślany, żeby tam pracę przed wejściem, taką premigracyjną rolę i naszych zespołów i zespołów dostawcy naprawdę potraktować bardzo poważnie, bo ona może nam w istocie ułatwić uniknąć tych ryzyk, które się gdzieś czają, na przykład ryzyka. Może w Polsce to ryzyko jeszcze nie jest tak bardzo widoczne, bo w Polsce nie mamy takiego poziomu zachmurzenia, ale w Stanach Zjednoczonych to już zaczyna być widoczne, na przykład ryzyko vendor locku chmurowego. Znaczy organizacje tak mocno wchodzą do jednego dostawcy, że mają potem problem z przerzucaniem swoich zasobów na inne środowiska, co wynika z faktu, że albo jest to ekonomicznie nieopłacalne, albo to jest bardzo czasochłonne, albo to jest bardzo energochłonne. Na przykład dzisiaj uważam, że to jest jedno z ryzyk, które niedługo się pewnie w Polsce gdzieś zacznie materializować. Ono jest oczywiście absolutnie zarządzalne, ale ono jest i z perspektywy umowy, i z perspektywy technicznej, ale ono nie będzie zarządzalne, jeżeli my nie będziemy nikogo uświadomionego, więc bardzo namawiam do takiej fajnej pracy premigracyjnej, która pozwoli zaadresować doskonałą ilość ryzyk. I cieszę się z tego, że te działy prewencji sprzedaży, o które byliśmy oskarżani, one są już historią. One się na dzisiaj już nie zdarzają, z wyjątkami, ale jak wiemy, z wyjątkami one tylko potwierdzają regułę.
panie mecenasie, bardzo dziękuję. Ja to czytam w ten sposób, że łatwo wejść, ale czasami trudno wyjść już z chmury i rzeczywiście to jest bardzo trafny punkt. Chciałbym teraz na chwilę oddać głos panu Pawłowi. Panie Pawle, dużo się mówi o bezpieczeństwie, prawda? Znaczy, ja kiedyś słyszałem, być może trafny nawet argument, że rzeczywiście chmura jest doskonale zabezpieczona, bo nikt nie jest dzisiaj w stanie sobie pozwolić na to, by ona była gorzej zabezpieczona niż te, powiedziałbym, zasoby on-premise, które mamy. Natomiast ryzyko ataku hakerskiego jest większe, no bo to jest coś, co jest bardziej wyeksponowane na zewnątrz. Natomiast jak pan podchodzi do bezpieczeństwa chmury? Na co pan zwróciłby dzisiaj uwagę tym podmiotom, które rzeczywiście chcą część albo jakąś dużą część właśnie swoich, prawda, serwisów, zasobów przenieść do chmury? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za możliwość dołączenia się do rozmowy i dziękuję również za bardzo interesujące pytanie. Cóż, jeżeli o chmurę tak naprawdę musimy, spotkałem się też z taką opinią, że nie ma takiego czegoś jak chmura, jest to po prostu wypożyczenie siły obliczeniowej od kogoś z zewnątrz. Więc debata na temat tego, czy ten on-premise, czy chmura jest bezpieczniejsza, jest bardzo skomplikowana i tutaj dziękuję panu Łukaszowi oraz moim przedmówcy, panu Michałowi, za to, że naświetlili tak naprawdę, czym jest chmura i jak dużo trzeba, kolokwialnie mówiąc, odrobić pracy domowej przed przejściem na tę chmurę. Dlaczego? Spodziewam się, że MŚP i niektóre już małe firmy już korzystają z rozwiązań chmurowych. Jeżeli zobaczymy na przykład Google Drive, to już jest chmura. Jeżeli zobaczymy na przykład na usługi AWS od Amazona, to już mamy w tym momencie na przykład niektóre usługi wirtualne maszyny, które mogą obsługiwać części naszej infrastruktury już z chmury. Więc założę się, że pewna część osób już korzysta z tego rozwiązań, może nawet o tym nie wiedząc z punktu widzenia użytkownika końcowego. Ale też musimy zdać sobie z tego sprawę, że jest wiele poziomów chmury. Jest coś takiego jak Infrastructure as a Service, o którym już mój przedmówca wspominał, czyli ta infrastruktura, czyli cały outsourcing naszej infrastruktury, gdzie my otrzymujemy, że to powiem, ekwiwalenty serwerów i na tym stawiamy właśnie usługi, które i maszyny, system operacyjny, które obsługują nasze usługi. Jest coś takiego jak PaaS, Platform as a Service, na którym już budujemy aplikacje i te aplikacje obsługują nasze procesy biznesowe i jest SaaS, czyli Software as a Service, już gotowe rozwiązania i przychodzi to do głowy na przykład cały system CRM, prawda, zamiast instalować to u siebie, kolokwialnie mówiąc takim żargonem technicznym na blachach, możemy już wykupić na przykład usługę taką jak Salesforce i on obsługuje w pełni nasz systemy CRM. Ale do czego zmierzam? Jeden aspekt to jest taki bezpieczeństwo i te wszelkie umowy, od których mamy właśnie odpowiednie departamenty, które zajmują się tym bezpieczeństwem, że tak powiem, z punktu widzenia prawnego, prawda? Czy mamy odpowiednią umowę NDA, SLA, jaki poziom zabezpieczenia otrzymujemy, czy dany usługodawca od chmury na przykład spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa tych danych, więc możemy poprosić na przykład o raport z audytu SOC2, z SOC3, w którym możemy dowiedzieć się, jakie systemy zabezpieczenia nawet dojścia fizycznego do tych danych, kto ma dostęp do danych, w jaki sposób incydenty są monitorowane i jak taki usługodawca zajmuje się takimi sprawami, więc możemy ten raport otrzymać i to jest ta część, że tak powiem, stricto formalna i legalna, ale jest też drugi ten aspekt. Ten aspekt faktycznych usług, które mają działać na tej chmurze. I tutaj zaczynają się często takie problemy. Pozwolę sobie zacytować na przykład dane, które opublikował McAfee w 2019 roku. I tutaj podkreślam, nie sądzę, że wiele się zmieniło. Otóż się okazuje, że 99% instancji AAS jest niedokonfigurowana albo niepoprawnie skonfigurowana. Dlaczego? Chmura jest bardzo wygodna. Ta chmura potrafi działać tak naprawdę na systemie plug and play. Włączamy, wszystko działa. Tylko teraz, czy te systemy są odpowiednio zabezpieczone z punktu widzenia technicznego? Bo prawo to jest jedne, a te aspekty techniczne to jest drugie. Tak samo, jeżeli chodzi o pewne usługi, które już są wdrożone w tą chmurę, prawda, jeżeli mamy usługę PaaS i na niej stawiamy, że tak powiem, swoje własne aplikacje, które obsługują pewne systemy, a czasami aplikacje nie mogą być już pełne i gotowe, nie możemy skorzystać z SaaS, bo po prostu on nie posiada jakiejś funkcjonalności, która dla nas jest krytyczna, prawda, więc musimy sobie tą aplikację dopisać albo stworzyć własne rozwiązanie, które z różnych powodów jest hostowany na chmurze, nawet przez to, że jest to skalowalność, którą nam chmura oferuje, którą może nie możemy utrzymać na własnych maszynach.
No i tutaj zaczyna się pewien taki problem. Otóż producent takiego oprogramowania powinien tak naprawdę przejść przez jakiś test bezpieczeństwa tego oprogramowania, żeby wiedzieć, że de facto to jest zabezpieczone. Bo szanse na to, że to, co funkcjonuje na chmurze, jest tak samo zabezpieczone jak u nas, tak, tylko że na chmurze to już jest połączone non-stop z internetem versus on-premise, nie jest. My możemy w ogóle oddzielić segment sieci, który jest widoczny tylko wewnątrz, a nie jest uzewnętrzniony. Więc tu jest kwestia tego, czy na przykład to oprogramowanie, które będzie funkcjonowało na chmurze, zostało przetestowane z punktu widzenia czysto hakerskiego, że tak powiem, na bezpieczeństwo, wydajność i na przesyłanie danych, bo często te usługi są interfejsowane ze sobą, więc na przykład przez API albo różnego rodzaju technologie jeden system przekazuje drugiemu systemowi jakieś dane. I teraz warto byłoby zweryfikować, jeżeli korzystamy z usług chmurowych, czy rzeczywiście to się odbywa technologicznie, że tak powiem, w bezpieczny sposób. Więc to jest jedna z rzeczy, które bardzo są istotne, ponieważ tutaj mam dane akurat z Instytutu Panemona, z IBM, opublikowane, jeżeli się nie mylę, w 2020 roku, patrząc tutaj na pewną targę, którą zrobiłem, w którym się dowiadujemy, że średni czas identyfikacji naruszenia danych, czyli potencjalnego wycieku, to jest 228 dni. Więc z jednej strony mamy systemy, które są mogą być niedokonfigurowane, z drugiej strony mamy 228 dni, dopóki się dowiemy, że de facto doszło do wycieku danych i coś z tym faktem zrobimy. Więc tutaj znowu wcale nie mówię, że chmura nie jest niebezpieczna, jestem też entuzjazmą chmury, też chętnie korzystam z rozwiązań, tylko warto tak naprawdę przeprowadzić pewne testy naszych rozwiązań, gdy przejdziemy do tej migracji do chmury, żeby się upewnić, że rzeczywiście one są na tym samym poziomie zabezpieczenia, jak są te rozwiązania on-premise. Panie prawie, bardzo dziękuję. Ta statystyka, którą pan przywołał, jest, no nie chcę powiedzieć szokująca, natomiast w kontekście chociażby zgłoszeń, które powinniśmy wykonać w przypadku wycieku danych osobowych do regulatora, gdzie mamy często 72 godziny, no to się rozmija z tymi 228 dniami, prawda? Ale to jest odrębne zagadnienie. Chciałbym wrócić do mecenasa Kaczorowskiego. Panie mecenasie, nie da się dyskutować o chmurze w oderwaniu od danych osobowych i aktualnie również o transferach danych osobowych. Te transfery danych oczywiście one funkcjonowały od zawsze, natomiast za sprawą Schremsa II wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z zeszłego roku nabrały kompletnie innego kolorytu. Ja chciałbym panu zadać pytanie tak, czy każde przeniesienie usług do chmury związane jest z transferem danych? To jest pierwsze pytanie, ale drugie, jak pan widzi w pewnej krótkiej perspektywie rozwiązanie rzeczywiście konsekwencji Schremsa II. Oczywiście o tym temacie można by było mówić długo i na to nie mamy specjalnie czasu, dlatego bym poprosił o taką zwięzłą odpowiedź, za którą z góry dziękuję. No, tutaj pan mecenas prosi o naprawdę wiele. Zwięzłą odpowiedź w sprawie Schrems II postaram się jak najlepiej wywiązać z powierzonego mi zadania. Więc, ale zacznijmy od początku. Czy każde wykorzystanie chmury wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych? Odpowiedź jest krótka. Nie, absolutnie nie. My nawet w Google mamy wielu klientów, którzy wykorzystują potencjał drzemiący głównie w machine learningu i w sztucznej inteligencji. Wiem, że to określenie staje się coraz mniej popularne, ale jeszcze pozwolę sobie z niego skorzystać, gdzie wykorzystują nasze usługi do kwestii niezwiązanych zupełnie z danymi osobowymi. Są kwestie produkcji, wydobycia, przewidywania pewnych zjawisk, więc tam nie ma absolutnie danych osobowych. Natomiast rzeczywiście patrząc tak statystycznie, w największej liczbie przypadków klienci wykorzystują chmurę do jakiegoś przetwarzania danych osobowych. I teraz, jeżeli mamy już te dane w usłudze, to czy za każdym razem dochodzi do transferu? No, z perspektywy dostawcy to są firmy technologiczne. Dla nich w pierwszej kolejności ważna jest technologia. Technologia ma być najlepiej działająca i dająca największą satysfakcję klientowi. Więc żeby przechodząc tutaj konkretnie do rozwiązań chmurowych, żeby osiągnąć te cele, tak transfery są wskazane. Im więcej, im większa infrastruktura, im większa liczba centrów danych,
tym mniej pojedynczych ośrodków, gdzie może nastąpić błąd, tym większe moce obliczeniowe, bardziej efektywnie są wykorzystywane. Więc patrząc tylko od strony technicznej, czy technologicznej, szczerze, tak, transfery są jak najbardziej wskazane. Natomiast oczywiście chmura to jest rozwiązanie, które nie funkcjonuje w oderwaniu od realiów prawnych, regulacyjnych, które z oczywistych względów są bardzo ważne dla klientów i ci renomowani dostawcy zdają sobie z tego sprawę. Więc jak pogodzić te dwa światy, szczególnie przy takich wydarzeniach jak orzeczenie w sprawie Schrems II, gdzie z jednej strony można powiedzieć, że już to przerabialiśmy, już to widzieliśmy. Safe Harbor zostało unieważnione w tym samym trybie niemal, przez tego samego, z powodu tego samego człowieka. Różnica była taka, że w pierwszym przypadku mieliśmy pewien czas na dostosowanie się do nowej rzeczywistości. W orzeczeniu Schrems II ono niemal z dnia na dzień unieważniło Privacy Shield. Natomiast ono w żaden sposób nie przekreśliło innych podstaw prawnych pozwalających na przetwarzanie danych osobowych. Panie mecenasie, wejdę w słowo, ale czy z waszej perspektywy innych graczy rozwiązaniem jest budowa centrów na terenie Unii Europejskiej, żeby rzeczywiście ten temat po prostu zaadresować, czy w jakiś inny sposób? W pierwszej kolejności koncentrujemy się na dostosowaniu naszych rozwiązań do wskazówek, które wydał Trybunał. Czyli już zaraz po ogłoszeniu wyroku przystąpiliśmy do bardzo dogłębnej analizy tego, co możemy, jakie środki, to co jest powiedziane w wyroku, prawne, organizacyjne i bezpieczeństwa możemy zapewnić, żeby nasi klienci mogli komfortowo i zgodnie z przepisami korzystać z naszych rozwiązań. Masz uruchomienie lokalnego... I ja pozwolę sobie przerwać, bo mi się wydaje, że rzeczywiście jakby bardzo dobrze pan to scharakteryzował i o to mi chodziło, czy rozwiązania idą w kierunku powiedzmy transferu gdzieś tam centrów, czy też rzeczywiście zaadresowania w inny sposób wyroku Schremsa. Jeżeli mogę dosłownie ostatnim zdaniem. Oferta, którą przygotowujemy dla naszych klientów jest dwutorowa. Z jednej strony tak, żeby transfery były możliwe, tak, żeby mogły być kontynuowane. Z drugiej strony rozwijamy szereg rozwiązań, które będą się w najbliższych miesiącach ukazywać, żeby dać klientom możliwość większej regionalizacji danych. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Czas płynie nieubłaganie. Chciałbym zadać kolejne pytanie mecenasowi Węgrzynowi. Panie mecenasie, czy dzisiaj w sektorze regulowanym, takim jak chociażby finansowy, rzeczywiście regulacje, ale też wytyczne regulatora jak KNF są wystarczające? Czy one są pomocne? Jak pan to postrzega? Na ile dzisiaj mamy dużo drogowskazów, żeby rzeczywiście skutecznie, bezpiecznie wdrożyć chmurę? Wydaje mi się, że jest tak, że przynajmniej w sektorze finansowym, rozumianym dosyć szeroko, czyli bankowość, ubezpieczenia, wszystkie tak zwane firmy, które funkcjonują w tym sektorze, który zajmuje się, mówiąc kolokwialnie, pieniędzmi, to stanowisko regulatora wyewoluowało moim zdaniem w bardzo ciekawym kierunku. To znaczy z myślenia na temat tego, że jest potężna ilość wymagań, które ty masz spełnić i my ci mówimy, że jak ich nie spełnisz, no to będziesz miał duży problem. Chociaż my nie do końca ci mówimy, jak ty masz je spełnić. Po prostu kładziemy je na stole, one są, czasami zakładają wielość interpretacji, czasami są trudne do zrozumienia, czasami są, no mówiąc krótko, napisane w taki sposób, że rzeczywiście nie do końca wiadomo, co autor miał do końca na myśli. Wywoływaliśmy w takim kierunku, który wydaje się być dużo bardziej świadomy i racjonalny, to znaczy regulator mówi, wszystko sprowadza się do tego, żeby właściwie zważyć ryzyko. Jeżeli właściwie zważysz ryzyko związane z twoim wejściem do rozwiązań chmurowych,
I my Ci pokażemy, w jakich obszarach to ryzyko powinieneś ważyć. I pokazujemy Ci to między innymi na podstawie komunikatu chmurowego z 23 stycznia 2020 roku, to jest w mojej opinii potężny krok do przodu versus poprzedniego podejścia, który raczej nie mówił o tym, że masz ważyć ryzyko, tylko mówił, że masz wypełniać pewne wytyczne, które nie są do końca precyzyjnie opisane, no i ty się zawsze będziesz zastanawiał, czy ja je spełniam, czy ja je nie spełniam. Filozofia poszła w drugą stronę i to jest ta filozofia, która mówiąc staropolszczyzną jest oparta na metodzie risk-based approach, czyli tak naprawdę mamy badać ryzyko związane z wykorzystywaniem pewnej funkcjonalności albo pewnej usługi. I to jest samo w sobie filozoficznie i kierunkowo bardzo dobra zmiana. Czy jest tak, że my już wiemy już dokładnie, jak rozczytać z każdy z tych dokumentów, które są położone na stole przez KNF, no bo jak mówimy o sektorze regulowanym, no to długo, długo, długo w sektorze regulowanym takim wytycznym, kierunkowym dokumentem, jeśli chodzi o technologię, no to była już słynna rekomendacja D. Teraz do tej rekomendacji D oczywiście dołączył komunikat. Tam są jeszcze pewne rzeczy, których my nie mamy jasności. Szczęśliwie co jakiś czas pojawiają się te Q&A KNF-owskie, w których KNF próbuje odpowiadać na pytania rynku. I to również samo w sobie jest bardzo ciekawe. Ja nie twierdzę, że wszystkie te odpowiedzi są takimi odpowiedziami, które są absolutnie zaspokajające pytającego, ale już sam fakt, że KNF próbuje nawiązać dialog, jest bardzo cenny. To jest... Panie i bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo to jest pomocne, co pan powiedział. I chciałbym wrócić do pana Pawła Wałuszko znowu z pytaniem nieprawnym, bardziej technicznym, organizacyjnym. Jakie pan by dał wskazówki dzisiaj przy rzeczywiście wyborze takiego dostawcy chmurowego? To znaczy, na co zwrócić uwagę, jak go rzeczywiście zweryfikować pod kątem bezpieczeństwa? Co my możemy zrobić, by mieć pewność, że dzisiaj oddając nasze zasoby bazodanowe, prawda, informacyjne gdzieś tam w chmurę, może mieć pewność, że one będą po prostu bezpieczne. Ja przepraszam bardzo, zanim pan Paweł zacznie, tylko chciałem zwrócić uwagę, że już musimy powoli kończyć, także prosiłbym o krótką wypowiedź. Dobrze, cóż, powiem tak, jeżeli chodzi o dostawcę chmury, po pierwsze poprośmy o wszystkie aspekty legalne, poprośmy o wszelkie udokumentowanie przejścia przez odpowiednie audyty bezpieczeństwa, tutaj więc możemy poprosić o taki raport z audytu ISO 27001, możemy poprosić o SOC2, SOC3, z którymi może się podzielić z nami usługodawca, to nam zagwarantuje, że z punktu widzenia, że tak powiem, stricte, jeżeli na przykład również przetwarzamy specyficzne dane, na przykład dotyczące baz danych związanych z opieką zdrowotną, na przykład jest coś takiego jak HIPAA w Stanach Zjednoczonych, PCI DSS i tym podobne, także możemy poprosić o potwierdzenie od usługodawcy, czy taki usługodawca posiada właśnie raporty z przejścia przez taki audyt. Prawda, to jest numer jeden. Numer dwa rzecz to jest to, że przy użyciu odpowiednich umów możemy tak naprawdę przetestować stabilność i odporność tych rozwiązań, które już wdrożymy na usługach cloudowych przez testy penetracyjne. Tylko tutaj zaznaczam, nie można atakować chmury. Chmura to jest dostawca zewnętrzny, więc musimy najpierw wynegocjować odpowiednią umowę, która określi, w jakim zakresie będziemy testowali bezpieczeństwo i stabilność poszczególnych usług, które już funkcjonują. I wtedy, że tak powiem, na bazie tych umów możemy przejść do faktycznych testów bezpieczeństwa, które nam z punktu widzenia już hakera, że tak powiem, zweryfikują rzeczywistą podatność na ataki tych systemów, które funkcjonują, i jeżeli okaże się, że jesteśmy w jakiś sposób podatni, tak jak wspominałem, niestety duża część instalacji jest niedokonfigurowana, jeżeli mogę się posłużyć takim językiem, więc po takim teście bezpieczeństwa, oficjalnie zwanym testem penetracyjnym, możemy wiedzieć, że mniej więcej jesteśmy zabezpieczeni. Nie ma 100% gwarancji, ale możemy minimalizować ryzyko wycieku danych i na tym tak naprawdę nam zależy, szczególnie z punktu widzenia też prawnego, bo gdy dojdzie do takiego wycieku danych, nawet z punktu widzenia RODO, jeżeli wykażemy, że zadbaliśmy, że tak powiem, o bezpieczeństwo tych danych i zrobiliśmy wszystko w naszej sile, żeby do nich nie doszło, wtedy przynajmniej mamy, że tak powiem, minimalizujemy swoją odpowiedzialność, gdyby nawet doszło niestety do takiego wycieku danych.
Panie Pawle, bardzo dziękuję za wypowiedź. Panowie, również serdeczne podziękowania za bardzo ciekawe wypowiedzi, komentarze, ożywioną dyskusję. Nie poruszyliśmy wszystkich aspektów związanych z chmurą, ale to jest niemożliwe w ciągu 30 minut, natomiast wierzę, że te główne elementy zostały gdzieś tam podkreślone i te komentarze, uwagi są przydatne. Także bardzo Państwu dziękuję za uwagę i oddaję głos, że tak to powiem, do studia.